Dzisiaj będzie taki odcinek dla mitomanów, czyli polimatów. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugim dubajskim odcinku jeszcze 5 minutek. Moi kochani, mam naprawdę dzisiaj strasznie mało czasu, w sensie mam za chwileczkę samolot do Barcelony i muszę gadać szybko i musimy zrobić ciekawostkę szybką, sprawną, czyli prawdopodobnie 15 minut, która da nam energetycznego, w sensie duchowego kopa na dzisiaj. To będzie w sumie taka ciekawostka z gatunku ostrzeżenie, ale może będzie dobra. Otóż jakiś czas temu oglądałem sobie w internetach na YouTubie jeden z odcinek polimatów. Tam jest taka bardzo ciekawa ciekawostka na temat mitu 5 sekund, chociaż ja też zresztą słyszałem mit 3 sekund. No się o co chodzi? Bardzo wielu ludzi ma takie przekonanie, ja już to widziałem po prostu setki razy, że jak sobie coś tam jesz, nie, kanapeczkę albo masz cokolwiek innego do jedzenia i to ci spadnie na ziemię, to że tak powiem jest 3 albo 5 sekund, teraz się mówi 5 sekund. 5 sekund, kiedy trzeba podnieść. Ale jest reguła 5 sekund. Jeśli w ciągu 5 sekund podniesiesz, to można jeść, bo znaczy, że bakterie jeszcze, że pewnie zdążyły tam przeskoczyć. Nie zorientowały się bakterie chodzące po podłodze, że jest kanapka i że jak szybko podniesiesz, to spokojnie można jeść. Otóż co się okazuje? Okazuje się, jak się łatwo domyślić, że to jest w ogóle absurdalny mit, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie ma znaczenia, czy kanapka będzie leżała na podłodze jedną nanosekundę, sekundę, 5 sekund, 10 sekund czy pół godziny. W sensie w ciągu sekundy tam dostanie się taka ilość bakterii, jaka by się dostała w ciągu 5 sekund. I nie ma to żadnego znaczenia. Bakterie to nie są takie powolne stworzonka, które se chodzą po ziemi i patrzą: o, może poszukam jakiejś kanapki i ewentualnie: o, jest kanapka, to biegniemy. Nie, po prostu one tam leżą. Jak spadnie, jest natychmiastowy kontakt i bakterie są. Więc jakby nie ma się co oszukiwać, że jak wam coś spadnie, to po 5 sekundach można to robić. Mało tego, zdmuchiwanie, że tak powiem, bakterii z produktu spożywczego jest bezsensowne. Są jakieś w ogóle tam straszne badania, możecie sobie to poszukać w internecie. Nic nie daje. W sensie procenty, ile bakterii się uda zdmuchnąć dmuchnięciem, są w ogóle tam niezauważalne. Jakby nic to nie zmienia. Ale co mnie najbardziej zaciekawiło i co mi, że tak powiem, pokazało pewną duchową prawdę. Otóż, nieważny jest czas, w którym leży produkt spożywczy na podłożu, ale ważne jest podłoże. Czyli nieistotne jest to, jak długo będzie leżeć, bo jeżeli coś ma chwycić, to chwyci. Tylko chodzi o to, gdzie spadnie. I co się okazuje, to mnie najbardziej zafascynowało, że znacznie bezpieczniejszym, czystszym, higieniczniejszym i zdrowszym miejscem jest chodnik na ulicy niż ta podłoga w kuchni. To jest niewiarygodne, że jak ci spadnie na podłodze w kuchni, człowieku, nie jedz tego. W sensie, jak coś ci spadnie na podłogę w kuchni, wyrzuć to do kosza. Ale jak będziesz sobie szedł ulicą i jesz sobie właśnie tam ponczunia, które sobie kupiłeś i ponczun ci upadł na trotuar, podnieś nawet po 10 sekundach, strzepnij, zdmuchnij i jedz dalej. Dlaczego? Dlatego, że na chodniku jest dużo mniejsza szansa, że wystąpią naprawdę niebezpieczne bakterie, takie, które się bardzo często pojawiają w kuchni. Dlatego, że w kuchni na przykład jest bardzo dużo niebezpiecznych bakterii, które pochodzą od surowego mięsa. Bo jak obrabiamy to mięso, na przykład przed przygotowaniem obiadu, to te bakterie z surowego mięsa, naprawdę mogące być bardzo niebezpieczne, one się w kuchni znajdują. Na trotuarze nie ma takich bakterii. I to mi w ogóle pokazuje naprawdę bardzo ciekawą rzecz. Bo my też tak mówimy na przykład: ale przecież jak troszeczkę pobędę z tym złem, ale nie za długo, to mi się przecież nic nie stanie. Przecież okej, gdybym w tym złu siedział, nie wiem, tydzień, dwa, rok, pół życia, no to tak. Ale przecież jak będę z jakimś złem tylko chwilkę, to mi się nic nie stanie. Otóż nie. Zło jest jak taka bakteria. Wystarczy jednosekundowy kontakt ze złem i to zło naprawdę przełazi. Chodzi o to, żeby szukać takiego podłoża, czyli takiego sposobu życia, żeby nie mieć kontaktu z tymi niebezpiecznymi bakteriami. W czym rzecz? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli, w związku z tą ciekawostką, gdzie masz takie miejsca właśnie, gdzie sobie mówisz: no to jest takie zło, że jak trochę z nim pobędę, to mi się nic nie stanie. Otóż nie. Każdy kontakt ze złem, nieważne czy on trwa 5 sekund, czy trwa 10 sekund, czy trwa dzień, czy trwa tydzień, jest naprawdę niebezpieczny dla twojego życia. I oczywiście są bakterie śmiercionośne i są bakterie nieśmiercionośne, ale unikajmy wszelkich pozorów zła, jak mówi Pismo Święte. Czyli mówiąc krótko, unikajmy podłogi w kuchni, bo ona ma te straszne bakterie z surowego mięsa, czyli unikajmy takiego zła, takiego jakiegokolwiek miejsca,
gdzie możemy się spotykać ze złem, a bądźmy tam, gdzie mamy, no właśnie, bezpieczniejszy rejon, gdzie nie ma zła, z którym chcielibyśmy przebywać. I to naprawdę nie ma znaczenia, jak długo. Długość przy byciu ze złem nic nie zmienia. Chodzi o to, żeby nie mieć kontaktu ze złem. I dlatego trotuar jest bezpieczniejszy, bo tam nie ma takiego zła, które jest w kuchni. Więc unikajmy kuchni, w takim sensie oczywiście duchowym, mam nadzieję, że rozumiecie. Też coś, nie wiem, bo ja trochę to, myślę, tu motam. Mam nadzieję, że jakoś się tym łapiecie. Ale u mnie to jest takie coś, ja to znam z mojego życia. Że sobie mówię, no przecież to jest tylko troszkę. Tylko sobie trochę coś tam zrobię, tylko sobie trochę, nie będę długo, tylko trochę. No i się przyczepi. I po prostu zło wtedy się chwyta i zostaje. A mnie się wydawało, że to będą tylko 3 sekundy. Unikajmy wszelkich takich pozorów zła i chodźmy po trotuarze, a nie po kuchennej kuchni. Mam nadzieję, że jakoś to załapaliście. Motał i namotał. Dobra, muszę się iść pakować. Pandzia, widzicie, już leży, już jest gotowa, zaraz do samolotu wsiada i będziemy lecieć. Gdybyście chcieli zobaczyć, to tutaj wam tylko mogę pokazać. Zaraz tu wam pokażę. Poczekajcie, bo tu mi się coś zategowało. O, tu mam, o, widzicie. Tutaj są takie, o tu patrzę, widzicie. Takie są tutaj dubajskie rejony. Więc tam sobie możecie popatrzeć. Tak to jest. Widzicie, fajnie tam mają, nie? Naprawdę tu jest w tym Dubaju bardzo ciekawie. Ale lecimy do Barcelony. Pozdrawiam, pa!